Witajcie w kolejnym odcinku. My jesteśmy na naszej trasie. Tak jak pewnie jak oglądaliście poprzedni odcinek, wiecie, że podążamy w polskie góry. Kolejnym miastem na naszej trasie są Wadowice. Przyjechaliśmy, skorzystaliśmy z okazji, żeby przy okazji odwiedzić to miejsce, w którym urodził się i wychował Jan Paweł II. Więc witam Was z Wadowic, ale na dzień dobry standardowo prośba o subskrypcję kanału, o łapkę w górę, o ślad węglowy w postaci komentarza. I co? I lecimy z tym filmem. Widzimy się po intro. Paprikanos. Life is a journey. Jesteśmy na wadowickim rynku przed bazyliką, w której wszystko się zaczęło, jak tutaj napisali, czyli tu, gdzie nasz papież był ochrzczony i tu, gdzie ukształtowało się jego wiara i jego charakter. Ten rynek taki skromny jest mimo wszystko. W formie hejnału, tutaj to co słyszeliście przed chwilą, zabrzmiała też barka. My chwilę się pomodliliśmy, chwilę zwiedziliśmy tą bazylikę, to co widzieliście na przebitkach wcześniej. A teraz idziemy na te słynne papieskie kremówki, które są tam o nieopodal usytuowane. Weźmiemy sobie kremówkę, wypijemy kawę i ruszymy dalej, bo Wadowice to jest taki punkt pośredni w drodze docelowej, którą mamy obraną i ruszymy po prostu dalej. Pewnie jeszcze sobie zwiedzimy Muzeum Papieskie, ale tam nie wiem, czy będzie można nagrywać, a druga sprawa, nie wiem, czy nas tam wpuszczą z psem, bo jesteśmy z naszym psiakiem na trasie. Dobra, idziemy na kremówki. Już naprzeciwko bazyliki jest cukiernia, właściwie są teraz dwie cukiernie. Kiedyś to była cukiernia, jedna duża cukiernia. W tej chwili się podzieliło na dwie cukiernie, natomiast z tego co zdążyliśmy zrobić rekonesans, to tu było główne wejście do tej cukierni, gdzie papież po maturze chodził na kremówki. To była cukiernia Karola Hagen Hubera, pewnie jakiegoś kolegi papieża. My wzięliśmy żeby mnie było widać. Wzięliśmy sobie cztery kremówki, kawę, herbatę. Zjemy, chwilę odpoczniemy i będziemy jechali dalej. No, i jadą kremówki, Kuba niesie kremówki. Później Wam powiemy, czy dobre. Kremówki zjedzone. Powiem Wam, że całkiem spoko, takie trochę jak nasze napoleonki. Tak to wygląda. Natomiast chcieliśmy wejść do muzeum, do domu Jana Pawła II. Natomiast dzisiaj mamy wtorek, a wtorki to jest pierwsze wejście od 12. Natomiast my musimy jechać dalej, żeby w docelowym miejscu być o konkretnej godzinie, więc żegnamy się z Wadowicami, jedziemy po prostu dalej, nie będziemy czekali na to, żeby nam otworzyli tutaj muzeum, też nie mamy czasu na to, żeby wykupić sobie jakąś wycieczkę śladami Jana Pawła II, więc ruszamy dalej, widzimy się za chwilę w kolejnym mieście. Po kilkunastu minutach jazdy krętymi drogami na Pogórzu z Wadowic dojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej. Za mną jest
klasztor. I Kalwaria Zebrzydowska, czyli takie ważne miejsce dla katolików. Tutaj z reguły w Wielkim Poście ludzie pielgrzymkują. Natomiast samo miejsce zostało założone przez Mikołaja Zebrzydowskiego, z tego co pamiętam, w 1602 roku. To był polski magnat, który to miejsce ufundował i nadzorował jego budowę. Za chwilę zobaczycie kilka przybitek. Natomiast my się strasznie zasapaliśmy, już wchodząc tylko tym kawałkiem pod górę. Więc zobaczcie tutaj, jakie są konfesjonały do spowiedzi w takim korytarzu. Całkiem ciekawie musiała wyglądać tutaj ta spowiedź po drugiej stronie tego dziedzińca. Tam również są konfesjonały. Niestety, jak to do świątyni z psem nie można wchodzić, więc będziemy ją zwiedzać parami. Zapleczu ołtarza, jak przyjdziecie, no jest taka malutka kapliczka. Wszystko jest misternie dubane, zdobione. Zwróćcie uwagę na to wszystko, jak to jest dubione. Dubione, dubane, nie dubione. I to jest na zapleczu właśnie ołtarza, to można przejść. Tu stąd można wyjść już bezpośrednio do głównego kościoła, tuż za ołtarzem. Wyjdziecie z kościoła taką boczną nawą, to tutaj jest znowu miejsce, gdzie jest pełno takich starych konfesjonałów. Ludzie przyjeżdżają na drogę krzyżową. Tu mogą pewnie dostąpić spowiedzi i spowiadać się ze swoich przewinień nieróżnych, najróżniejszych. Już wychodząc tak jakby z tyłu całkowicie, powiem wam, że tak ciężko mi się tu odnaleźć, bo jestem tu po raz pierwszy, ale wychodząc z tyłu z tego klasztoru, wychodzicie na taki jakby dziedziniec, gdzie jest dom pielgrzyma, jest kawiarnia, dróżki Jezusa, różne takie jakieś ścieżki dla tych pielgrzymów są też powyznaczane, a ja idę w poszukiwaniu tego, co człowiekowi jest najbardziej potrzebne, jak za dużo kawy wypiję. Ale już namierzyłem, więc zmierzam. Jest bardzo ładnie jest to wszystko utrzymane. Baszta imienia Mikołaja Zebrzydowskiego, czyli, o zobaczcie, ta tutaj z tyłu baszta, to jest imienia tego magnata, który to wszystko ufundował. I tutaj, nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, natomiast przewija mi się cały czas zakon Bernardynów i Franciszkanów.
jakby dwa zakony tym zarządzają. Jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. A to, co jest dziwne, to, że tutaj jest pomnik Franciszkanina z psem, a tutaj nie można. Niestety nawet na dziedziniec wejść z psem. Ogólnie pierwotny plan mieliśmy taki, żeby to właśnie tutaj nocować, a nie w Oświęcimiu. Natomiast plan ten został unicestwiony przez właśnie zakaz zwierząt w domu pielgrzyma tutaj. Dlatego szukaliśmy już później noclegów właśnie w Oświęcimiu i trochę musieliśmy wtedy zmodyfikować nasz plan podróży, bo plan podróży był troszeczkę inny, ale pewnie za jakiś czas zrealizujemy ten pierwotny plan, który mieliśmy. Idę już dokonać zmiany, bo teraz ja muszę wziąć pod opiekę naszego psa, a reszta wycieczki zacznie zwiedzać tą bazylikę samodzielnie. Dobra, a my teraz razem z naszym psem pójdziemy pod górę dróżkami maryjnymi i tutaj też pielgrzymi właśnie się wspinają. I tu jest pierwsza z takich figur, z takich miejsc, gdzie jest pierwsza stacja. To nie jest droga krzyżowa tutaj, to co widzimy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie właśnie pątnicy sobie wędrują w górę. Zanim wejdziemy na tą górę, to się zapewne zasapiemy. Jest tutaj też normalnie zrobione nagłośnienie, ale też jest takie urządzenie, które ma za zadanie odciąć sygnał drona, bo jest tu zakaz latania dronami, co mimo tego, że ten zakaz tu jest, to chciałem spróbować tym dronem wystartować trochę niżej z parkingu, no ale widzę, że tu są takie urządzenia, które odcinają sygnał tego drona, więc to się mija z celem, więc obrazu z drona niestety nie zobaczycie. My weszliśmy jakieś 200 metrów pod górę, a już tam oddech zwolnił i zaczynamy głębiej oddychać. Dotarliśmy, zdaje się, na górę. Tu jest grób Jezusa, czy symboliczny grób Jezusa. Tu jest jakaś kapliczka. Boleść Matki Bożej. Jesteśmy na szczycie całej Kalwarii. I tu mogliśmy o dziwo wejść z psem. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest szczyt, bo tam idzie szlak jakiś dalej. Nie wiem, czy tam zdołamy wejść dalej. Ale nie, tu jest chyba szczyt. Tam z drugiej strony jest jeszcze jakaś kapliczka. Jest cała taka droga. Tu można wędrować i wędrować. Trzeba przyznać, że jest tu pięknie i o tej porze roku cicho. Dobra, schodzimy z tej góry. Jesteśmy mądrzejsi o tyle, że wiemy, że to, co widziałem tutaj, to nie są urządzenia do odcinania drona. Natomiast naszego drona zostawiliśmy w aucie dużo niżej, więc nie będziemy po prostu schodzili i wchodzili jeszcze raz po to, żeby cokolwiek tutaj z drona nagrać, bo jest za wysoko. Natomiast to, czego się dowiedzieliśmy, to, że to wzgórze, na którym byliśmy, to jest tak jakby szczyt i uwieńczenie drogi krzyżowej, która tam z drugiej strony się zaczyna. I pielgrzymi tu przyjeżdżają po prostu odbyć tą drogę krzyżową i uzyskać odpust zupełny. No, to tak. Tyle, co się dowiedzieliśmy tutaj rozmawiając z zakonnikami i z ludźmi, którzy tutaj się nam przewinęli na szlaku.
Fajne miejsce do tego, żeby sobie przyjechać, zatrzymać się w tym domu pielgrzyma na 2-3 dni i po prostu połazić nawet po tych górkach, po tych szlakach tutaj, żeby to wszystko zwiedzić i wyciszyć się po prostu. Takie fajne miejsce dla osób, które są wierzące. Dla niewierzących nie wiem, czy to byłoby jakąś atrakcją, czy byłoby atrakcyjne, o tak. Natomiast dla osób wierzących jak najbardziej. Już jesteśmy na dole, już jesteśmy przy samym klasztorze i plan nasz na teraz jest taki, że idziemy zjeść lody, bo zdecydowanie na nie zasłużyliśmy, spaliliśmy już kalorie z wadowickiej papieskiej kremówki. No i czas na to, żeby zakończyć ten odcinek. My będziemy zmierzali dalej w kierunku Zakopanego, a z Wami się powoli będziemy żegnać i tradycyjnie na koniec prośba do Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę, o wciśnięcie tego dzwoneczka z boku, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje i dostawali wszystkie powiadomienia o tym, co się dzieje na kanale. No i prośba oczywiście o zostawienie jakiegoś śladu węglowego po sobie w postaci komentarza, bo to karmi bardzo mocno te bezduszne YouTube'owe algorytmy. I cóż, widzimy się z Wami w kolejnym filmie już ze stolicy polskich Tater. Jak omawiał mój kolega, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, hej. Diamond, you so fine.